Siemanko, z tej strony Daddy Axe i... Hej, Karolina. No, no to ruszamy. Dziś agregatujemy ściernisko po Głęboszu. Tak, po tym Głęboszu. Niby to Głębosz, niby to było kultywatorowanie takie. Ale no wiecie, no i trzeba to trochę wyrównać, bo w końcu tu sama będzie trawka siana, więc tu trzeba dobrze wyrównać. Wiecie, nie jest to proste, ale trzeba. Kilka razy trzeba się wlecieć. Więc tak. Agregat, kurde, zapomniałem ile on ma. Zapomniałem ile on ma, chyba ma 6 prawie metry. Chyba coś takiego, 6 km ma ten agregat. No, ma zęba, oczywiście zęby, wałki z tyłu i tak dalej. Widzieliście jak na innych moich wcześniejszych filmikach. No mniej więcej, tak staram się za szybko nie jechać, 10 na godzinę. Wiadomo, głębokość na 6,5. Tak lekko, żeby przednie, lekko, żeby wiadomo, zęby dotykały ziemi, a wałki z tyłu bardziej wyrównały. A zęby tylko, że zebrały te krótkie różne słomy i pozostałości, które zostały. Wiadomo co chodzi. No, jak widzicie, mamy jednak vloga z siostrą. Siostra, szczerze mówiąc, powinna się na was obrazić, moim zdaniem, za te komentarze, jakie pisaliście pod wcześniejszym vlogiem z siostrą. Ja szczerze mówiąc myślałem, że już nie będzie chciała ze mną vloga nagrać przez was. No. Przez te komentarze, szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem co zrobić, czy usunąć te komentarze, czy zablokować możliwość komentowania. No bo ja się szczerze mówiąc boję. Ja się boję teraz nagrać vloga z moją dziewczyną, bo jak będziecie też tak komentować, to ja przestanę po prostu robić takie vlogi. Musisz się trochę opanować. Opanujcie się, szczerze mówiąc, z takimi komentarzami, na przykład no. Siostra daje dupę albo ruchałbym ją. Właśnie. Myślicie, że to jest miłe? Jeszcze jeden taki komentarz zobaczę, to pierwsze, nie będzie vlogów z siostrą, bo siostra powiedziała, że jak jeszcze taki jeden komentarz zobaczy, nie będzie z vlogów. I nie będzie vlogów z dziewczyną moją. Nie. Nie będziecie tak przyzywali i koniec. Albo wyłączę komentarze, albo w ogóle nie będę takich vlogów nagrywał. Ale raczej to drugie, czyli nie będę takich vlogów nagrywał. Bo komentarze zawsze muszą być, wiadomo. Ale takich negatywnych i takich komentarzy nie pozwolę na moim kanale. Więc was uprzedzam. Jeszcze jeden taki komentarz, a koniec z vlogami. Z siostrą i z dziewczyną tak samo. Nie będzie vlogów i koniec. Będę sam ja z kolegami najbliżej dojeździł. Wezmę z Kacpra agro vloga. Może dziś z nim nagra vloga. Bo on trzeci pokos dzisiaj kosi. I wieczorem podobno zbierać. To się zobaczy. To się zobaczy, może się nagra. Więc wiecie. Ale z siostrami i lub z dziewczyną będziecie to komentować? Nie będzie. I koniec. Co nie, siostra? Dokładnie. No widzicie. Siostra się zgadza, więc teraz wasza decyzja. Co wy będziecie robić? Wasza decyzja. Czy będzie tak dalej, czy nie? Właśnie. Od was zależy, nie od was. Postanowiliśmy nagrać jeszcze tego jednego vloga. Ostatniego. Tak, ostatniego. Jeśli nie będzie takich komentarzy, będzie jeszcze więcej vlogów. No tak, będzie, jak nie będzie takich komentarzy. Tak, właśnie. Więc już postanowiłem, gdzieś nauczymy Karolinę jeździć, tak jak wam już obiecałem. Ale w ogóle nie powinienem spełniać waszych... za ścianę po tym komentarzach. Ona w ogóle cieszy się, że w ogóle się zgodziła na nagranie vloga. Wiecie ile ja ją dusiłem? Od rana do niej wydzwaniam i nie stresuję, choć nagrajmy tego ostatniego vloga. Chociaż powiemy coś o tych komentarzach. Jakby się nie zgodziła, to ja sam nagrał i powiedział wam trochę o tym, ale no jednak się zgodziła, to cieszcie się. Cieszymy się z tego ostatniego vloga. No chyba, że już komentarze będą spoko. No były, no nie powiem, nie było spoko. No było spoko, ale... Niektóre to naprawdę. Tak. Niektórzy nieogarnięte osoby niech lepiej nie komentują, szczerze. Jak nie wiedzą, to lepiej niech nie komentują. Tak, właśnie. Wczoraj aż nawet do mnie chłopak Karolin pisał, żeby zrobić z tym porządek, bo nie za fajnie się czuje, szczerze mówiąc. Więc
ktoś ma problem, proszę do mnie i do Karoliny Chłopaka. Tak, tak. Jakiś problem, do nas. I proszę tak nie komentować. No to tak, no to zaczynamy. O czym tu opowiadać, Karolina? Nie wiem. Jak to? Dobra, to zaraz przejadę do końca, zakręcę i już nauczymy Karolinę jeździć. Znaczy jeździła już nie raz tym traktorem. Tam przy wybraniu bornika, przy benowaniu, tam chyba z czym jeszcze? Zbieraniu trawu zbierającą trawy. Jeździła nie raz. Ale teraz wzięła dregonowanie, wiadomo. Jeszcze raz. Tego jeszcze nie robiła. Cieszę się, że to nie oranie. Takie trudne oranie. Pamiętam jak ja, jak ich pierwsza zliczyłem, to tak nas kosmiczły. Ja to może też tak na. Tutaj to tam nie patrz, bo to odgrycha, to wiesz co. Możesz ty sporo na zakładkę wziąć jak chcesz. I tak to drugi raz trzeba przyjąć, bo trawy będzie wsiać. Ogólnie to trawy będzie wsiać chyba na 5 hektarach. I na 2 popły mamy zasiać. No. I musimy te 5 hektarów trochę agregatem wyrównać. A dopiero dzisiaj? Tak, dzisiaj będziemy jeszcze siać trawę. Znaczy tata już pojechał chyba tam siać popłą. Kamerę co poprawię? Co popraw? Kamerę. No dobra, to już ci poprawiam. A ty masz. Jedź. Masz i jedź. Siadaj. Daj to, żeby muzykę leci. Czekaj, ale co mam robić? Co robić? No jedź no. Guzik do przodu. Guzikiem i do przodu i jedziesz. I gaz, gazu trochę. Nie dasz, no do przodu jeszcze. Do przodu jeszcze chcę ci przyjechał. Szybko? Macie, przytrzymaj, no do przodu i gaz. I kieruj. Nie za szybko, nie tak szybko. No co? Nie no, ale gaz, ty puszczaj gazu. Gazu jedynie tym zwalniaj. Joystickiem do tyłu. A, zapomniałam. Wiesz, bo jak puścisz joystick na środek, to będzie zjechał taką prędkością, jak było. Ale się puszczasz trochę do tyłu. Nie widzę różnicy, czekaj. Jak to, jak czekaj już. Nie wolę belować. No belować jest zdecydowanie. Jak widzicie, trochę fryzurkę ułożyłem. Nie to co, widziałem w komentarzu, że żeby ułóż tą fryzurę. Wiadomo, nieraz nie ma czasu. Po spaniu i tak jak się człowiek umyje, tak się położy. I tak fryzura wychodzi taka, nijaka, nie wiadomo co to jest. Gdzieś trochę poleciałem sobie, przeleciałem ręką. Jak przyszło. Tak ciągle do przodu nie rób, bo zobacz, masz więcej, masz na większy bieg, a mniej gazu. Rozumiesz mnie? Nie rozumiesz mnie. Nie wiem, chciałam skręcać? Nie, a podnieś najpierw. A, to ty mi mów. Tym guziczkiem. Tym? Ty no. I co? Naciśnij. Nie, tym, end. No to musisz. No ja nie widzisz, że ja widzę. I teraz zakręcaj gazu. Powolutku. Już tylko raz nacisnąć. I teraz tym joystickiem na bok, w tą stronę. I odbijaj. Nie, z guzikiem na bok. A z guzikiem co? Nie. I teraz odbijaj w tą stronę, tak? Nie mi odbijaj, nie? Jeszcze się wjadę. Uważaj na rów tylko. No ty weź. A specjalnie ci przypomnisz jak zrobię. No, joystickiem na bok. Na bok! Kurde, zaraz do góry. No i do przodu jeździ już silnie teraz, no. Ale kieruj. I teraz go naciśnij. Go, 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 go. No i jedziesz. I do przodu, no. Okej, gazu, gazu, gazu. Tylko nie za szybko. 10-12 na godzinę. Żeby to wyrównać, a nie. Więcej gazu niż joystickiem, no. O, gazu więcej daj. Piszcie w komentarzu, jak jej idzie. Chyba dobrze. Nie, dobra, ale to dobrze idzie. Godne siedzenie? No, to jest lepsze niż ty obok. To się da. Widzę, że już 9 minut trwa filmik.
Dziś wam trochę zmontowałem filmiku z kombajnem. Jak wyprowadzaliśmy kombajn, jak kosiliśmy i jak myliśmy go. To nagrałem wam dzisiaj filmik, miałem chwilę czasu. Zmontowałem, teraz tylko wrzucić, teraz pewnie wrzucę z tym vlogiem ten filmik, więc wiecie. A jeszcze mam taki jeden filmik z soboty, jak tam koło w kombajnie tylne wjechał na jakiś gwóźdź. Skręcaj, end. No i jedziesz do przodu. Mam prędzej. Jeszcze do przodu jedziesz. Z powrotem, na bok z powrotem, nie w tą. Ale tylko raz. Zobacz, tak sobie. I koniec. A, dobra. Do przodu jedziesz. Powolutku. Jeszcze. Odbijaj kierownicą. Kierownicą odbijaj. Jest joystickiem na bok. Ale kierownicą odbijaj w drugą stronę. A, dobra, to mi mówię na drugą. No odbijaj, no nie wiem co znaczy. I joystick z powrotem. Guzik, szybko! Do domu wjedziesz! Zobacz, no zaraz agregat połamiesz w tych krzakach. No, go i gazu. Gazu i joystickiem do przodu. Ale jak już jedziesz, to nie musisz z guzikiem. No i gazu więcej. Jeszcze joystickiem trochę. Jeszcze trochę. Do przodu, dobra już. Ale ci się zapchało, teraz naciśniesz. Jedziesz dalej prosto. No. End naciśnij. No. Teraz joystickiem na bok. Joystickiem na bok do tyłu. Zjedziesz do tyłu. Do tyłu zjedziesz. Joystickiem z powrotem. Którą? Na bok, żeby do przodu. No. I go. Szybko, go. I jedziesz. I gazu. I joystickiem jeszcze więcej do przodu. Bardziej równe, żeby ci nie zostało dziury. No. To tak jak mówiłem, w sobotę nagrałem filmik. Tak mniej więcej, to wygląda tak jak filmiko-vlog. Taki filmiko-vlog, trochę będzie z głosem, jak rozmawiamy. Starałem się jakoś tak już te filmy trochę urozmaicać. No, wiadomo o co chodzi, urozmaicić. Żeby był już taki filmik z vlogiem. I pod koniec nagrałem takiego krótkiego vloga, minuta 33 minuty. To wam dzisiaj, to nie wiem, dzisiaj, albo jak będę już chwilę, to zmontuję. I wam rzucę, jak nam w kombajnie koło tylne poszło, bo na gwóźdź zostało wjechane. I zmienialiśmy oponę. Jeździłem po oponę nową, znaczy nie nową, używaną, nie tak dużo gazu. Używaną kupiłem. I zmienialiśmy ręcznie niestety, bo to już był sobota wieczór, to wiadomo, wulkanizatory już były wszystkie zamknięte, bo jeździliśmy, sprawdzaliśmy nawet. Musiała telefon odbijać? Skręcą kranicę prawą, lewą. No jedziesz do przodu. End. Jedziesz dalej jedziesz do przodu. Tak. Joystickiem na bok. Odbijesz kierownicę. Zobacz. Trzymaj, zaraz odbijesz znowu. Odbijaj. Odbijaj! Do rowu wjedziesz zaraz. No, do przodu i end. Go znać. Już się mylę, no. I jedziesz do przodu. Więcej gazu i wtedy już szybciej. Jeszcze szybciej na czystej. Z tak jak mówiłem, zmontuję ten fan filmik z kombajnu, to sobie obejrzycie go. Obejrzycie. No powiedzcie, czy się podoba, czy nie. Wiecie bardziej. W tym no w też nie no, koło poszło, no. Zdarza się, wiadomo, gdzieś coś leżało, wjechali znowu więcej na joystickiem w ogóle. O, żeby taki tyner. No, widzicie, jak widzicie, dobrze je idzie. Nie wiem, czy widzicie, bo strasznie się z tyłu kurzy agregat, nie widzicie. Ale jest dobrze. Dobra, to ja idę. Zjem coś, no a ty serów. Ty się umiesz. Ja no żartuję. Ale kurzyć się kurzy, widać. Popatrz jak ładnie idzie. Kurde, ale wiesz, to niewygodnie się. Zmieniamy się zaraz. Tylko dojdzie do końca. Nie ma tak łatwo, nie ma. Wystarczy ci. Teraz będziemy rozmawiać z widzami. Bardziej na lewo, bo ci dostaniesz. Nawet jak ty krzywo nie jeździ, zadziękuję. Dobra. End. I joystickiem do tyłu. Dobra, zatrzymaj się. Dobra, już. Zmieniamy.
Proszę bardzo. Jak się jechało? Dobrze. Opowiadaj. Dobrze się jechało. Opowiadaj widzom. Oła. Ojej. Powiem tak, że dobrze się jechało, dokładnie. Jedę tutaj. Bardzo świadomo. Ktoś chce, żebym nauczył kogoś, proszę pisać i wpadać, jak ktoś wie, gdzie ten, do tej miejscowości. No mniej więcej widzów nawet mogę trochę... Zapraszam widzów, możemy nagrać, mogę nagrać vloga z jakimiś widzami, którzy chcą i mają chęć ze mną nagrać vloga. Tylko muszę przyjechać. No tak, tylko muszę przyjechać w dzień i wydarzyłą godzinę, którą powiem, o której będę coś robił. Możemy nagrać vloga, w czym problem? Żadnego tutaj tu problemu nie widzę. Spokojnie możemy nagrać vloga. Jeśli będą pozytywne komentarze, bez takich jak wcześniej, to z Karoliną nagramy vloga, jak na biegazownie będziemy chodzić do policji najwyżej. Ze mną? No z kim? Z kim będę jeść taki kawał? No. A był taki komentarz, ile ja mam do biegazowni? Daleko nie mam do biegazowni, chyba zależy od mojego, zależy czy od pola, czy od domu. Tak tylko powiem. No to jest niedaleko. No niedaleko, z 10 niecałych kilometrów. Nie. Nie. Nie, całe 10 kilometrów, chyba 8. Nie. 8, nie, chyba 8, to tam jeździ od pola. Tak? No. A chyba nie, 8 kilometrów mam. To nie jest dużo. Raz dwa pójdzie. No wiadomo, vlog będzie pewnie trwał, ten z biogazowni. Już jakieś dobre 40 minut na pewno. Wiadomo, z koszeniem. Zwiezienie, wywaleniem. Nie wiem, czy zdąży nadwrócić w tym czasie. Bo to będzie tylko jeden taki jednokursowy vlog. Tak, taki jeden jednokursowy vlog. Tak właśnie. Ale tych kursów i tak będzie sporo. Będzie sporo kursów, więc... Jak ktoś nie wyjdzie w pierwszym vlogu, może nagrać drugi. Nie no, zazwyczaj puszczam te vlogi, które... Pierwsze. Chociaż wczoraj, jak nagrywałem tego vloga, kultywatorowania ścierniska, czy przedwczoraj, to była próba chyba mojego czwartego vlogu, czwarty raz nagrywałem, bo to jak mi ktoś zadzwonił, to jeszcze musiałem ustawić, bo jakiś pan podjechał, spytać się co tam, kiedy i ten, ja wiadomo, panowanie czy coś, to coś, jak muszę pogadać. No kurde, chyba 5 razy zaczynałem. Pierwsza część to, pierwszy filmik to był, już miał 10 minut normalnie, 10 minut, ale musiałem przerwać. No bo ktoś się trafił. Jakie robisz? Ktoś przerwał mi, tam przy obok niedaleko ciebie. Przydział. No i vlog został skrócony, szczerze mówiąc, znaczy przerwany był. Później... Myślałem, że już będzie super, nagrywam już 24 minuty, czy 27. Bach! Pamięci w zamiarach w telefonie, bo tamtych vlogów wcześniej się nie wstrzymałem. Mówię, no kurde. Ale mówię, dobre, to już jego skontuję. I patrzę, że ja w swoim telefonie mam przecież program do montowania filmików. A to dawać zmontowałem, chyba. Tylko wkleiłem, zapisałem wam w HD. A ten z Combine zapisałem w 4K, bo się dało. Bo to wiadomo, iPhone 7 Plus już 4K nagrywa. To już pięknie wychodzi wszystko. I tak większość filmików nagrywam telefonem. A kamerą przeważnie nagrywam, jak jest bryza, kiszonka. To wtedy tak stawiam sobie kamerę przy pryzmie, czy tam komuś daję, żeby nagrywał. I nagrywają. Na przykład Karolina, tak. Na przykład Karolina, to tak słońce świeje. Nie widać nas nawet. No, to tak jak mówię. Karolina by się przydał. Słab? Karolina by się przydał. Wiesz, nie wiem, że tak nie by się miało, ale... No tak, no. Z każdej strony, albo przeciwne szyby. No. O, trzeba zamówić kurdeleko. Przeciwne szyby. No właśnie, to o czym tam powiesz jeszcze, Karolina? No nic. Ty nic nie powiesz? Jesteś nic jeszcze powiedzieć widzom? Raczej nie. I mamy nadzieję, że już nie będzie trzeba nic odmówić na ten temat. Bo jak nie będzie więcej dla mnie. Właśnie, wasza decyzja. I
nic z tym nie mogę zrobić niestety. Mi się siostra nie zgodzi i ja się później nie zgodzę na nagranie vloga z dziewczyną i śmiech w takim komentarzu. Po prostu musicie być tego vlogi ze mną. A tak to z czasu były z siostrą, z dziewczyną, czy nawet z Kingą, no, bo siostra Kinga też chciała mi ten komentarz był. Nagraj vloga z Kingą, tam jakiś chyba chłopak jej napisał, czy pan był. Nie wiem, kolega. Nie wiem, jakiś Maciek coś tam. Tak, to też moja siostra się też tak. Mierańczuk, pan no. No, Mierańczuk. Maciek Mierańczuk. Też jak będzie chciała, to będę nagrać. Ja ogólnie to im woziłem pierwszą siarczankę. Pierwszy pokros. Kingi zbierającą. To zobaczcie, za rok, jak będę znowu głosił pierwszy, jak mi wezmą, to mogę nagrać vloga z Kingą. Gdzie problem? Albo nawet jak przyjedzie, bo tu są jeszcze wakacje, to też można nagrać, wiadomo. Ale się kończy, 20 dni, 20? Liczysz? Liczysz? No, ja liczę. Ja tylko liczę, że się szanowni. Ty chyba liczysz na ten? Ja liczę. Ktoś w poniedziałek wraca, ktoś jedzie. No, to więc tak powiem. No, będę kończymy. Kończy, już kończymy? No, kończymy. Nic nie chcesz więcej mówić? Ale a, pory kończymy. Myślałem, że vloga. No, nie, no jak też to vloga też skończymy. Ale dwa razy będziemy lecieć, jeszcze w drugą stronę. Jest. No bo to chciałbym, żeby równać. Agregat mniej, masz 6 metry. To 6-metrowy. Macie filmik, jak go przerabialiście. Przerabiałem, Tadek go przerabiał ogólnie. Wiadomo, w zimę nie ma co robić. Znaczy jest w zimę więcej, ma więcej czasu gdzie, prawda? No sobie robi. Robi sobie to. W tamtym roku pan robił. To w tej zimę robi przyczepę. W tamtą zimę robi przyczepy, no. W tamtą zimę robi agregat. To już pewnie będzie dwadościerniskowy, ten, jak to się nawet nazywa, jak to jest wam powiem? Wał to nie, wał to mamy kupić, trawę, znaczy pożyczy na wał od kolegi, żeby trawę tutaj, wiecie, wałem przelecieć jeszcze. No, ale to też myślę o wale kupno, no nie jest drogi po pierwsze. No już jest nowy. Traktor trzeba będzie umyć. Mam kawałek filmiku, jak mówiłem zetora. A to sekundy normalnie, bo wróciłem już prawie umyty. No, gdybym na polu. Trzyma się. Wentus trzeba będzie myć. Ogólnie nagram niedługo filmiki. Tak, nie będę mieć traktory. Ale ogólnie to wentować mi się. Znaczy chcę, tylko że czasu nie mam. Czasu nie mam, żeby zmontować filmik. Vlog to się nagra. I od razu może przesłać, ja go tylko na noc sobie postawiam uczony internet w telefonie i przesyła mi się film, vlog. I jest. A nieraz jak pójdę do Brzątku, nie biorę telefonu ogólnie do Brzątku. No, takiego, no się nie dziwcie, że ja nie biorę takiego telefonu do Brzątku, no. A ile Brzątek? Ja to też chłopak jestem, to ile godzina i zrobione jest wszystko. Szybciej nawet. No zależy jeszcze, czy jest siano, czy kukurydza, dodania. Muszę kiedyś takiego vloga nagrać, ale to ja pomyślałem, że najlepiej będzie, jak wam nagram z kamery GoPro na głowie, jak to wszystko robię, bo tak nie będę trzymał kamerę, to nic nie będzie widać, nic nie będę mógł zrobić, tak sobie przy siebie kamerę i będę robił wszystko. Pójdę po inczelaki, pójdę nawet siana, czy po kurycy. To będzie nawet lepiej, będzie wyglądało. Tak, będzie lepiej już wyglądało i tak fajnie nawet. Tak jak w tych grach, tak chodzisz na dzikiej bitłami. No, tylko zakupię, no wiadomo, muszę teraz tylko zakupić sobie taką kamerkę. Ale... Nie wyspałem. Muszę trochę zainwestować. Nie ziewaj, bo muszę też... No ja się wyspałem. Myślisz, że ja się wyspałem? Ja ty wyspałem. Takie co horrory mi się siły, to ja nie wiem. Opowiem ci po blogu. Nie na blogu. O nie. Chyba nie sprawy. Takie rzeczy. Tak, nie. Nie będziesz wypowiadać o naszych snach. Byśmy was znudzili po pierwsze. Oj, trochę się zapyka i widzicie, bo tu sprzęga sam raz. Ta słoma, która została z sprzęga.
prawo. To te pole jeszcze raz i... I jeszcze tam pole. O, przyjedą bubele, kurde. A chciałam zobaczyć, jak oni popadają. A co, czym oni przyjechali? Samochody. A. Kto już tam pisze? Ani. Dobra, pozdrawiasz swojego chłopaka? Tak, pozdrawiam. Pozdraw, no, ale powiedz, kogo pozdrawiasz. Nie, nie mówisz, dobra? Dobra, pozdrawiam swojego chłopaka. Też pozdrawiam jej chłopaka, moje kochanie. Tak, pozdrawiam cię. Już chciałem powiedzieć, ale dobra, nie będę wyznawał, kto to jest. Lepiej nie wyznawać wiadomo. Oczywiście, pozdrawiam moją dziewczynę Olę, która już wraca w poniedziałek. Pozdrawiam cię serdecznie. Nareszcie, co? Już się mogę czekać. Ja chyba nie usnę z niedzieli na poniedziałek. To tak podescyntowany właśnie. Jeżeli wracam. Jak chrypy masz? Mam trochę chrypę, bo że suchliwe. Trochę zachorowałem. O kurde. Wiesz, jak to jest suchliwe. Jest to dobre. Szczerze mówiąc. I ten. Pozdrawiam moją dziewczynę Olę, tak jak mówiłem. Pyśkę pozdrawiam. Paulinę pozdrawiam. Pozdrawiam rodziców Oli, pozdrawiam sąsiadów Kojeckich, Katarzynę, Piotrka, pozdrawiam wszystkich moich kolegów z siłowni i klasy, Patryka, Karolinę, dziewczynę Patryka, pozdrawiam, tak, pozdrawiam, tak, Patryk ma dziewczynę, nie widziałaś o tym? Wiedziałam, ale... Ma dziewczynę, Karolinę też nazywa. I pozdrawiam Dawida, Leszka, Agatę też pozdrawiam, proszę bardzo. Mam nadzieję, że oglądacie moje drogi. No, wszystkich moich widzów snapujących, oglądam wasze snapy. W wolnej chwili wszystkim przeglądam. Czyża pozdrów, no. No Czyża też pozdrawiam, mówię przecież kolegu. Czyża też pozdrawiam. No Leszka, Dawida wymieniłeś, a Czyża. No to Czyża też pozdrawiam, Kurana pozdrawiam. Nie będę całej klasy wymieniał. Proszę cię. Ja bym cały czas nie wymieniał. A ty mnie nie wymieniłeś, ty mnie nie wymieniłeś. Tak ty mnie wcale nie pozdrowiłeś, to mnie nie pozdrowił. Mam nadzieję, że ogólnie moje problemy. O, jak pięknie się wyrównuje. Pięknie, to bardzo pięknie. Wiedziałam, że za drugie razy musiałam się lepiej. No to kogo tu jeszcze pozdrowić? Wszystkich moich widzów, snapujących, oglądam wasze wszystkie snapy. Wszystkich, którzy piszą mi na priv, na Facebooku. Zapraszam ogólnie na moją stronkę na Facebooku. Przepraszam, ale rzadko na nie wchodzę, ale czym będzie nas więcej, tym będę wchodzić. Tak, o właśnie, tak właśnie. Tak, tym więcej będę wchodzić. Wyjęłam przy ust. Pięknie. Wyjęłaś po wiadomo. Niektóre przy vlogu rzeczy mi się zapominają ze stresu. Jednak już ja takiego stresu jak kiedyś to pierwszy vlog to był tragedia. Na pewno widzieliście, jaki to był stres. Ale teraz to już tak zacząłem, już spoko gadać się ogólnie. Już dobrze mi idzie, jak widzicie. Miałem nadzieję, że raczej nie chowa. Do mojej vlogi. Tylko musicie komentować pozytywnie. Przeważnie chodzi o moją siostrę, ja to już tam wiecie. Ja to już tam lejcie. Tak jak ten komentarz. Czy jak byłeś mały, byłeś Chińczykiem. Znaczy Japończykiem. Bo masz takie skoczne oczy. 3 razy ten komentarz pod każdym filmikiem. Ale nawet ty tam kusza mnie to, no. Słońce świeci. I będę sobie nie widzę tego. O ja, oczy na mozaczy, jakie normalne. Polak. Aż tak okulary zakupiłem, zobaczcie. Ale na okularach tutaj nie będę z wami tutaj jeździł, bo to będzie brzydko. Wyglądało, że ja w okularach i ogólnie. Ale ty nie od tego wiesz, jak się zajdzie słońce, to tak. Tak, to słońce świeci, tak właśnie, no. Widać, ja to tak oczy tak przymrużam, tak bliżej zamykam, żeby mnie tak nie świeciło po oczy. A mówię komentarz, po coś ten łańcuch takiego, że gdzie kupiłeś łańcuch, kupiłeś u cyganów? Mówię, nie kupiłem u cyganów, chyba ty masz łańcuch od cyganów. Ja mam łańcuch z Mirera i dla szpana ogólnie tutaj miałem krzyżyk, ale mi się niedawno urwał zaraz przed vlogami. Kurwa, mi się krzyżyk, o coś zaczepiłem, gdzieś się wchodziłem, no, zaczepił mi się, miałem krzyżyk sobie. Muszę oddać go do jubilera, niech mi naprawią ogólnie ten krzyżyk. Albo kupię sobie nowy jakiś, co to nie stać. Nowy sobie kupię. A ogólnie myślę o złotym łańcuszku tutaj kupić. Trochę cięższy, bo w tej grubie już trochę mam czasu, szczerze mówiąc, na tym gimnazjum nawet. No, ile 5 lat?
Na początku kupiłem go tylko dla szmaru. Teraz to noszę tylko, nosiłem go z krzyżykiem, a teraz nie mam krzyżyka, to o tak go noszę. Bo już jestem przyzwyczajony. Zawsze coś nosiłem na szyi i jestem przyzwyczajony. Wiadomo. Każdy, kto się do czegoś przyzwyczai, czy do zegarka, no właśnie, to i się później jak tego oduczyć. Da się oduczyć, ale trudno, później jak nie masz... Nie jest to konwekcyjnie. Raz jak go myłem, bo się zakurzył dobrze, zamawiałem go się z łazienki. Mówił, coś mi tu brakuje, no. Mówię, patrz, ale trochę jest. Już odruchowo i czegoś brakowało tutaj na szyi. Wiecie, no nieraz jak widzicie, jak odruchowo tutaj to poprawiam, bo... Już odruch taki mam i koniec, no. Nic z tego nie zmieni. Ale każdy ma swoje nawyki i tak dalej. Kiedy zegarka... kiedy zegarek zawsze miałem. Później kupiłem sobie zegarek, a mi się też popsuł. Przestałem nosić i się odzwyczaiłem. A teraz na początku wakacji kupiłem sobie nowy zegarek. I na początku ciężko było mi się przyzwyczaić, ale teraz z powrotem już znowu jest spokojnie. Normalnie, wiesz, już przyzwyczaiłem się, że kiedyś miałem. Już odruchowo patrzę na godzinę i tak dalej. Wiecie. I co tu wam mogę jeszcze powiedzieć? Teraz zacząłem jeździć trochę więcej, 13 na godzinę, 12 tym agregatem. Bo to drugi raz, wiadomo. Pierwszy raz to takie jeszcze dołki były krótki, wiadomo. Po tym numerowaniu, czy tak już tak się nazwie. Wiecie, krótki były trochę większe. Tak patrzę, że teraz wystarczy, wystarczy. Później się sprawy zasieję i się przeleci jeszcze małe. Tata będzie chciał raczej trawę, bo ja to zrobię, pewnie przyjedzie od razu siać, więc nie zdążę poplagrać. Więc najwyżej będę robił ja tym walcem, wałkiem. Wałem? Walcem? Wałem. Wałem, no wałem. To mogę nagrać, ale to nie jest za duży wałek, to wiecie. Gdzie ten będzie wlog wstawiony? Co? Wstawiony? Wlog gdzieś na wieczorem go rzucę. Bo internet nam się naprawił jakoś, nie wiem. Ja bym przychodzić, zgłaszać, że coś jest nie tak, ale się naprawił tam internet i włączę na noc pewnie przesyłanie i się prześlę. Blok już ma 32 minuty. Dobra, tutaj kończymy. Dobra, pozdrowiliśmy już chyba wszystkich, pozdrowiliśmy. Tak, pozdrowiliśmy wszystkich. Tak, pozdrowiliśmy wszystkich. Może jeszcze wyjdę, pokażę wam, mnie serdał, teraz zakręcę. Ale ci nie chcę chodzić. No to ty nie wychodź, ja wyjdę, a zdjęcie wrzucę, jakieś ty kierujesz. Zrobimy się później, a później już ten. No dobra, to zrobimy. Bo nie mamy takiego zbelowania. Ale to zbelowania, a my tu korektujemy. Dziewczyno boska. O, zobaczcie, no o, dobra, ja wyjdę, pokażę wam. Trochę widać zakurzony już jest. Ale no się nie dziwcie, bo no w końcu się strasznie kurzy, jak widzieliście. O, zobaczcie. Tym jest gorszy skórzy. O, i agregat. O, zobaczcie sobie. Trochę jest tego agregatu. Widzicie? Trochę tak to zagrzany. O. O i zobaczcie, no jesteśmy już prawie w połowie. O, widzicie, o. Tak to wygląda, taka robota. Wiadomo to wyrównać, później trawę za siebie mamy. Kurde. O. Dobra, no to już się z wami żegnamy. To do następnego vloga się... Czekaj. No, ty też machaj. Siemanko!